a już za chwileczkę to wydrukuję jeszcze parę. Okej. Okay. Siema, a ty stąd jesteś? Tak, z Gniezna. Z Gniezna? Tak. Ale wiedziałeś, że ja tu jestem, czy nie? Czy tak przyjechałeś? Wiedziałem, jak pan sprzęt chce kupić. A, oglądałem. Czyli dzisiaj nie wiedziałeś, że przyjadę? Nie. Tak przypadkowo? No akurat mi się zepsuła ta podstawka. Dobrze, że to by się zepsuła. A enduro lubisz? Bardziej supermoto. A, no ale to jest podobne. No. A ten, co ty masz teraz za sprzęt? Junaka. Junaka, zaraz pójdziemy sobie zobaczyć. 70. Już będziesz sławny. Już będziesz sławny. Będziesz mógł ten kanał zakładać. Bardzo proszę. A robisz zadymę na tym, na miastowni? No to jest bardziej jak z kolegami na Hafar podjedziemy. Aha, słuchaj, masz tutaj. Dam ci dwie. Będzie na matę. Kalendarz. Masz dwie rzucić? Tak? I mówić, że mnie poznałeś. No patrz. Blacku to wariat, nie? Na motory, nie? No, Black OPSO, teraz miałem. Fajny. Jak z mocą? 8 koni. Odpycha się? Odpycha się, 90 pojedzie. No to ładnie. Automat, nie? Mhm. Wszystkie skutery są w automacie, czy tak, z tych nowych? Wszystkie. A z tych starych? To też. Też? Mhm. Nie ma skuterów. No. To jak tym jechać na kole, powiedz? No tym to się nie da. Na ciężkie nie pójdzie. Niestety 120 kg wagi, a też mocy nie ma aż tak dużo. No właśnie. No jakbyś sobie tutaj podnóżki zrobił, wiesz, tutaj stanął, nie? Tutaj usiadł, nie? No to jakoś by może poszło. No poszłoby. No widziałem, jak jeżdżą. Ciekawe, jak to z tym przełączaniem biegów by było, nie? No. Tak? I co będzie? WRK 125 Yamaha. A. No to ładnie. To jest... Tykowa jeszcze nie pozwala mieć czegoś więcej. A dużą ekipę macie do jazdy? Tu po miastowni? Z 6-7 osób jest. No to fajnie. A gonią was, czy nie? Bardziej my ich. Aha. Aha. Yamaha i YZF 125. Ale nie, czy policja was goni? O to mi chodzi. Policja to tak w miarę nie. A. Kilka kontroli miałem, ale to tylko tak. Aha. A lubisz jazdę na kole? A. Jak mi tata kiedyś dał swojego zipa, to polatałem. Aha. I fajnie? Fajnie. No wiesz, no ty jak lubisz supermoto, no to tylko supermoto to jest, wiesz, uślizgi i jazda na kole, no nic innego ja nawet nie widzę, nie? Stopal tylnie. No. Stopala tak jakoś mi się nie chce, wiesz, trenować i robić. Jak miałem KTM-a tego 400, to tam nawet mi coś fajnie wychodziło. Ale jakoś tak nie czuję tego. To też nieraz mi się uda zblokować przednie i unieść trochę. Ale to też minimalnie, bo zawieszenie to takie jakie jest, nie? To też no ale wiesz, ale chociaż technikę znasz i wiesz no, po prostu co robić, nie? Także jak będziesz coś potrzebował, to tu wbijaj na hasło Black OPSO, zawsze coś tam taniej możesz wyrwać. To będę z trójką wywracał, dla niedługo. Ale taki na enduro, tak? No. No widzisz, no to lubisz enduro, no. Tylko po terenie nie lubisz się szlajać. Nie, teren to akurat mnie nie kręci. O. Ale zobaczysz, jak raz się wyjedzie w teren, to już też inaczej człowiek mówi, nie? Możliwe. O. To pozdrów tych swoich chłopaków. Dzięki. Pokaż jak to pali, jak to jedzie. Ale oponę spalić tym można. Ale nie na asfalcie. Nie, na asfalcie nie spali. Na jakimś piasku coś to jeszcze trochę tak. No. A to ci poradzę, jakbyś chciał na asfalcie zaczynać, nie? No. To jak trochę piasku jest i białe linie. Po boku jak jest biała linia, to ci pójdzie. To ci podpowiem tak, nie? Tak, bo na, tak, swoje przeszła, no, to nie i potem i jakby drugi raz już nie pal, bo ona jest tak nagrzana, że ci po prostu zerwie, ci wszystko pozrywa, nie? Ona się w ogóle nie... A opona to już też trochę wymęczona. No żeś trochę ją wymęczył, no. No, palona nieraz jest. To nara, trzymaj się. Piona. Kiedyś jeszcze się zobaczymy. No na pewno. Nara. Panda z Gniezna. Nara, hejos.